Tychowo. Tam jest więcej zakładów pracy niż tutaj w Połczynie. Niby miasto uzdrowiskowe. Jak tam oglądam zawsze te reklamówki na kablówkach, każde miasto w Europie uzdrowiskowe, to tam jak nieraz podają, że mieszkańcy mają stopę życiową większą i w ogóle lepiej żyją, a u nas jak jest? No ale jakiś taki pozytywny aspekt Połczyna zdrowiu na pewno by się znalazł, według pana. Pozytywny? No wysilam się. Potencjał? To jest miasto uzdrowiskowe. Młodzi ludzie, ich jakiś zapał, jakieś chęci zrobienia coś dla Połczyna. Bo tutaj teraz nie ma takich chęci. Ktoś mi powie, żebym ja powiedział jakieś pozytywne tutaj się co. No wysilam się, ale nie potrafię. I wszystko. Pozytywnie oceniam rozwój w Połczynie. Bardzo dużo placówek nowych, bardzo dużo kolegów rozwija firmy. W tą stronę myślę korzystnie. Sam prowadzę gospodarstwo, pracują u mnie też koledzy. Jeśli chodzi o finanse, nie narzekamy i na pracę też nie narzekamy. A taką mocną stronę Połczyna Zdroju, w czym pan widzi? Myślę, że w renowacji całego tutaj, jak widać, placu i dróg odnowienia i wyciągnięcia tego bruku, który był pod asfaltem. No i aby do przodu tak. Piękny deptak mamy, piękny park mamy i myślę, że wiele jeszcze. I nowy zalew, na którym wędkarze ryby łowią. Myślę, że jest nieźle. A jak pan ocenia aktywność młodych ludzi? Myślę, że są aktywni. Są aktywni poprzez to, że wybudowali nam nową salę gimnastyczną, bardzo ładną. Brakowałoby dla młodych ludzi w parku może coś na dyskorolki, może coś. Gdyby było coś ręką ruszone, może więcej, to by było pewnie ciekawiej. Fajnie, dziękuję. Jak mogliśmy się przekonać, opinie ludzi były bardzo zróżnicowane, ale z jednym możemy zgodzić się wszyscy. Warto rozmawiać o naszym mieście i szukać rozwiązań, by miasto stało się bardziej atrakcyjne, a nam przez to żyło się lepiej. A teraz twórca tego całego zamieszania, Krzysztof, przedstawi nam całą sytuację, która tutaj zaszła. Z całą mocą pragnę podkreślić, że nie zajmujemy się polityką. Chcemy zaprosić mieszkańców do wspólnej inicjatywy. Wartością, która powinna nas łączyć, to jest dobro Połczyna Zdroju. Zależy nam na tym, żeby Połczyn się rozwijał i na tym, żeby młodzi ludzie mogli tutaj łączyć swoje życie i przyszłość właśnie z tym miastem. I mamy nadzieję, że pomogą nam w tym nie tylko mieszkańcy, ale również inne instytucje i włodarze tego miasta. Zapraszamy 21 marca o godzinie 17 do sanatorium Gryf.